Oficjalnie rozpoczęły się prace nad przebudową ulicy Reja. Dwujezdniowa arteria oddana zostanie do użytku w październiku 2010 roku. Nie pierwszą inwestycję w naszym regionie prowadzi firma Budimex Dromex, która modernizuje ulicę Reja. Zadanie łatwe do wykonania, ale ulice miejskie zawsze mogą kryć pod ziemią jakieś utrudnienia. W mieście problemy wynikają dopiero z tego, jak się wbije łopatę. Tu wbiliśmy pierwszą łopatę, taką symboliczną, ale wiadomo, jakie niespodzianki kryje ziemia. Tu są przebudowywane praktycznie wszystkie sieci, jakie są w mieście. Telefony, prąd, woda, kanalizacja, ciepło. Także no, co jest w ziemi, trudno powiedzieć, ale myślę, że dużych zaskoczeń nie będzie. Mamy doświadczenie, to nie jest pierwsza realizacja Budimexu Dromexu w Suwałkach. Nowa ulica połączy ze sobą dwa ronda i pięć skrzyżowań. Przede wszystkim udrożni ruch w tym rejonie miasta. Mówi się, że jest to inwestycja strategiczna. Wykonawca mówi, że według ich oceny to kolejna budowa na Suwalszczyźnie dobra do wykonania i ważna dla miasta. Bardzo ważna, jedna z najważniejszych, ponieważ ulica Reja wyprowadza z naszego miasta w kierunku parku Suwalskiego Parku Krajobrazowego, doprowadza do szpitala, do centrum ratownictwa, prowadzi do terenów, jakimi są rekreacyjne, sportowe, Szelment, czyli ośrodek sportów zimowych, a niebawem i letnich, bo będzie budowany wyciąg narciarski na jeziorze Szelment. No, jest to arteria, która wymaga poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa, a ta jedna ulica, którą posiadamy, absolutnie tego nie zapewnia nawet na poziomie minimum. Więc jest to odpowiedź na temat tej ważności. Niezależnie od tego, że się będziemy szybciej przemieszczali, bezpieczniej, to jeszcze na pewno wpłynie zupełnie inaczej wizerunkowo. Przecież dzisiejsza ulica Pułaskiego i porównanie jej sprzed kilkunastu lat, kiedy nie było dwupasmówki, wyraźnie pokazuje, jak wygląda inaczej ta część miasta. Inwestycja kosztować będzie prawie 31 milionów złotych, aż 90% pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Wykup ziemi i dokumentacja techniczna już kosztowała nasze miasto 4 miliony złotych. Jesteśmy na tym terenie obecni już od dłuższego czasu i bardzo sobie dobrze wspominamy współpracę z władzami i miasta Suwałk, i w ogóle regionu. Na pewno nic się nie zmieni. Oby tak było i mam też taką nadzieję. Jerzy Wójcik oficjalnie oświadczył, że termin 14 miesięcy na wykonanie nowej ulicy Reja na pewno zostanie dotrzymany. W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Rafała Trockiego piłkarze Wigier zmierzyli się ze Spartą Augustów. Suwalczanie wygrali 7-0, ale wynik był w tym meczu pamięci najmniej ważną sprawą. Rafał Trocki zginął przed rokiem w wypadku samochodowym. Miał 30 lat, pozostawił żonę i synka. Przez wiele ostatnich sezonów był podstawowym graczem Wigier. Swoją karierę rozpoczynał w Sparcie Augustów. Na co dzień pracował zresztą w tamtejszej straży pożarnej. Na jego memoriał do Suwałk przyjechali działacze i byli oraz obecni zawodnicy augustowskiego klubu, którzy wraz z suwalczanami oddali mu hołd. Był to zawodnik takiego charakteru, jakich do tej pory ciężko się wychować. Oczywiście są tacy, którzy mogliby tam w jakiś sposób kiedyś mu dorównać, ale to nie jest to. Obaj z bratem Marcinem, starszym, również bardzo utalentowanym, jako młodzi zawodnicy stanowili wzór do naśladowania, sumiennie na treningach, sumiennie na meczach. Nie było z nimi kłopotów i wychowawczych, natomiast na boisku to objawiał się charakter wojownika. Takiego wojownika bardzo brakuje Wigrom. 19 sierpnia, dzień, w którym zginął Trocki, jest dla suwalskiego klubu szczególny jeszcze z jednego względu. Mam dzisiaj pierwszą rocznicę śmierci Rafała, dlatego rozgrywamy mecz ze Spartą Augustów, bo w tym klubie rozpoczynał swoją karierę Rafał i chcemy to zapoczątkować, ten memoriał imieniem Rafała Trockiego.
No na dzisiejszy dzień również przypada inne dla nas smutne, można powiedzieć, wydarzenie, ponieważ gdyby żył Tomek Godlewski, dzisiaj obchodziłby 40 urodziny i też w ten sposób chcemy uczcić, oddać hołd jego osobie, bo jest to osoba bardzo ważna dla naszego klubu i nie tylko dla klubu, myślę, że dla miasta Suwałki przede wszystkim. Niedawno zmarły po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej Tomasz Godlewski był właścicielem firmy Stolar, która pozostaje strategicznym sponsorem Wigier. Tom przed 2 laty postanowił mocno wspierać suwalskich piłkarzy. No na pewno, no, na Rafała jako zawodnika, każdy wiedział jaki to był człowiek, jaki to był zawodnik lubiany i przede wszystkim dobry piłkarz, swoim doświadczeniem i taką pozytywnym spojrzeniem na życie wprowadzał dużo tutaj plusów w naszej drużynie, natomiast no, osobę Tomka ciężko również, bardzo ciężko odżałować, bo był to człowiek o wielkim sercu, zawsze otwarty na wszelkie inicjatywy, chyba nie było takiej osoby, nie ma takiej osoby, której by odmówił pomocy i mówię, no ogromnie żal, no i dlatego dzisiaj między innymi też chcemy oddać jemu pamięć. W tym meczu każdy z Suwalczan zagrał w koszulce oznaczonej 7, bo z takim numerem występował Trocki i napisem Cina, bo taki miał pseudonim, pamiętamy. Do kolejnego w ciągu kilku dni wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Tym razem auto nauki jazdy potrąciło 10-letnią dziewczynkę. Choć pojazdy nauki jazdy są oprzyrządowane tak, by nadzorował bezpieczeństwo siedzący obok kursanta instruktor, to zdarzają się nieszczęścia. Do zdarzenia doszło o godzinie 17:15 na ulicy Wigierskiej. Jadący w kierunku ulicy Kościuszki Fiat Punto potrącił lewym lusterkiem przebiegającą przez jezdnię na przejściu dla pieszych 10-letnią dziewczynkę. W wyniku zdarzenia dziecko doznało urazu brzucha i otarć naskórka. Dlatego też zostało dowiezione do szpitala na oddział chirurgii dziecięcej. Policjanci rutynowo sprawdzili stan trzeźwości kierującego i instruktora. Badania kursanta, jak i instruktora nauki jazdy potwierdziły, że byli oni trzeźwi. Suwalscy policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku drogowego. Za zdarzenia na drodze spowodowane przez pojazd odpowiada kierujący, nawet gdy jest kursantem nauki jazdy. Współwinnym bywa opiekun instruktor jedynie w uzasadnionych przypadkach. Można już przejechać przez przebudowywane skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Sportowej. Czynny jest jeden pas ruchu. Całkowite zamknięcie tego skrzyżowania utrudniło ruch szczególnie pojazdom wielkogabarytowym. Jak twierdzi Miejska Dyrekcja Inwestycji i wykonawcy, manewr ten był niezbędny. Nie wszystko udało się przewidzieć, obiecując krótki termin całkowitego zamknięcia ruchu. Otwarta dla ruchu wahadłowego została jedna nitka ulicy Wojska Polskiego tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Sportową. Prowadzi się tu inwestycję uzbrajającą to skrzyżowanie w sygnalizację świetlną po pierwsze, a po drugie dającą szansę na przeprowadzenie potem połączenia z tego skrzyżowania z ulicą Buczka. Prace, choć intensywne i w nieprzewidziany sposób przeciągnęły się trochę dłużej, denerwując kierowców i okolicznych mieszkańców, już się zakończyły. Jedna nitka tej ulicy jest już przejezdna, ale tylko w tradycyjny sposób wahadłowy z umieszczoną tu tymczasową sygnalizacją świetlną. W wielu miejscach Suwałk przebudowywuje się drogi. Drożność przejazdów i czytelne objazdy to bardzo ważne dla obecnej komunikacji w mieście. Rozpoczęły się dni Suwałk. W sobotę najatrakcyjniej zapowiadają się rozpoczynające się o godzinie 16 na ulicy Kościuszki inscenizacje historyczne, a niedzielny wieczór koncerty zespołu Manchester oraz Ryszarda Rynkowskiego. Także w niedzielę, ale przed południem w Parku Konstytucji 3 maja na imprezach rekreacyjnych i sportowych będą mogły bawić się całe rodziny. A atrakcją wśród wielu konkursów będą zmagania strongmanów, walczących o miano siłacza suwalszczyzny.
drugie faktycznie w parku, a trzecie, bo było wcześniej robione przy zalewie. Czyli bym powiedział, że to trzecie są zawody Siła Suwalszczyzny. Cieszę się popularnością. Dużo osób przychodzi, żeby zobaczyć tych chłopaków, którzy zmagają się z dużym ciężarem. Ciężary będą rzeczywiście niebagatelne i to dźwigane w kilku różnych konkurencjach. Spacer farmera z walizkami po 100 kilo, czyli 200 kilo w rękach trzymając, i iść to jest kawał ciężkiego chleba, jak to się mówi. Martwy ciąg, 180 kg na sztangę. Później przyciąganie samochodu na czas. Samochód na razie około 3,5 tony. I to jeszcze nie koniec ogromnego wysiłku. Wyciskanie belki. Belka waży 85 kilo. Jest też taka silna konkurencja. Przerzucanie opony. Oczywiście opona jest, nie wiemy z jakiego to auta i na pewno nie ściągnika, z czegoś większego. Opona waży około 200 kg. Tu będzie 5 takich przerzutek. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, że nie utrudni nam, bo ślisko jest na kostce to robić, więc aby to było słonecznie i wtedy te zmagania będą nam łatwiejsze. Zapisy wszystkich chętnych będą przyjmowane na miejscu w parku do 10:30. Na 11:00 zaplanowano start do pierwszej konkurencji. Zapraszamy chętnych na te zawody, na siłacza Suwalszczyzny. I czekamy też na zawodników chętnych do pokonania tych ciężarów, bo warto przyjść. Będą nagrody i rzeczowe, i puchary. W niedzielę od godziny 11:00 w Parku Konstytucji Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w wielu rekreacyjno-sportowych konkursach. Tam też będzie prezentacja możliwości najlepszych kierowców z ekstremalną jazdą i paleniem gumy.